Coś tu miał obrzym. No i dobrze, ten obrzym będzie lepszy w tej chwili niż ta snajperka. W plecy! Tej gamonie, tam była chyba jakaś whisky, jak pamiętam. Może jeszcze będzie. A, dobrze. Także whisky leczy. No i teraz. Thank you, Lord. Where's Juarez? He's dead. No time, it's not safe here. Follow me. Wally. Move it! Miał być martwy. Where's your god now, padre? You've made a mistake, Billy. A big mistake. I'm wearing armor as well. So throw out your gun and the bow. Do it! Bueno. Gracias. You know, Billy, your mother serviced Manson, Ty, and both McLeods before she died. I told them to treat her like a whore, because that's what she was. And once I'm through killing you, this little puta will pleasure me too. Adios, mijo. Ah! No i co teraz? No i co teraz? Nie masz pistoletów? Aha, na piąchy idziemy, tak? Dobra. Słuchaj, na piąchy to wiesz. To nie masz szans, bo ja po prostu... Wiesz, działam jak skorpion. Ała, atakuję i uciekam. Prosty lewy, o. Proszę, koniec z tobą, człowieczku. Było śmieszne, kurczę, sobie wyobraziłem, jakbym się z moim ojcem na pięści lał, to by było naprawdę dziwne. Współczuję tym, którzy coś czegoś takiego doświadczyli, naprawdę. Ale taki koleś to nie jest ojciec. Nie nasienie świadczy o ojcostwie. Taka jest prawda. Dziecko łatwo zrobić, a gorzej wychować. Dobra, Juarez, schodzisz już za chwilę. Rozumiesz? Moje piąchy rozsmarują twoją kaprawą mordę. I cześć. Ładny knockout. Billy! Tak. Billy jest po prostu chłop na schwał. I have failed you. All my life I have committed the sin of pride. Everything that has happened here is my fault. Lord, I have no right to ask you this, but please, please don't allow them to die because of me. If I only had a chance. No, Juarez, kurczę, jeszcze ma nożyk. No, czy co się dzieje? Aha, nie zrozumiałem intencji. Także to było złe zakończenie. Teraz będzie lepsze. Tylko tak, tu musi dać escape. Już, nie chcemy tego słuchać. No, chcę escape. Nie mogę dać escape. Is my fault. Tak, już to słyszałem, ojcze.
Lord, I have no right to ask you this, but please, please don't allow them to die because of me. If I only had a chance. No, czy tym razem ta scena będzie wyglądała tak jak poprzednio? Bo ja nie wiem, jak to teraz ma być. Czy już mogę? Nie mogę? Mogę, nie mogę? Mogę, nie mogę? Mogę, nie mogę? Nie mogę? Nie mogę? Nie mogę? Nie mogę? No pastor, kurde, będzie się zastanawiał. Wyciągaj giwery. To był pojedynek, ale udało mi się i to na myszce takiej, która mi się nie podoba. To było farciarskie trochę. Thank you, Lord. Yea. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. No niestety, pastor odszedł do Krainy Wiecznych Łowów, jakby to Indianie nazwali. Back at the ranch, Molly asked me why I was running if I was innocent. Truth is, I've been running all my life. Running from everybody and everything. Calm water said I couldn't run forever, and he was right. Truth is, I'm tired of being afraid. I'm done fed up. Fed up with how I've been treated all my life, like a nothing, like a nobody. And you know what? I got no one to blame for that but myself. Because I believed them. Thought they were right about me. They weren't right. I'm not nobody. I'm Billy Campbell, and I'm done running. If you don't like that, you can go to hell. Fajne słowa na koniec gry, proszę państwa. Tak czułem, że to będzie ostatni już motyw. Także zakończyło się dramatycznie, trzeba powiedzieć. Pastor zginął, ale przynajmniej odkupił swoją duszę. Tak, można by tak twierdzić. Udało mu się ostatecznie uratować Billy'ego i Molly przed złym Juarezem, który dostał to, na co zasłużył, czyli 50 gramów ołowiu w czaszkę. No cóż, proszę państwa, gra moim zdaniem jak gra primera klasy. Dokładnie, naprawdę świetna gra, polecam. Nie wiem, dla mnie to by nie było problemem, żeby sobie zagrać w to jeszcze raz. Jeżeli oglądaliście od początku do końca, no to straciliście niestety wątek ten fabularny, natomiast gra sama w sobie jest przyjemna po prostu w graniu. Z tymi postaciami można się zżyć naprawdę. Gra się i jakoś te postacie stają się nam bliskie. Właśnie pastor i Billy. Tu mamy dwa światy, można powiedzieć. Młodzieńca, który właśnie wiecznie ucieka i się wszystkiego boi. I pastora, który wiecznie w zasadzie goni i strzela. No i się okazuje, że te dwa światy na koniec potrafiły się, tak powiem, zjednoczyć. Tak, bardzo budujące. No cóż tu więcej mówić. Moim zdaniem gra mówi sama za siebie. Nie ma co ją chwalić. Ma oczywiście kilka mankamentów, jak na przykład te podpowiedzi, które mnie wkurzały co jakiś czas. Moim zdaniem wystarczyłoby, żeby się pojawiła taka podpowiedź ze dwa razy może i koniec. Natomiast żeby do samego końca wyskakiwał mi napis uczący mnie, jak się pojedynkować na przykład, albo że tryb koncentracji jest już gotowy, to jest trochę już denerwujące momentami, zwłaszcza, że ten ekranik informacyjny zajmuje sporo miejsca i po prostu przeszkadza w niektórych momentach. Poza tym naprawdę wypas. Nie mogę się doczekać, jak zasiądę do drugiej części Call of Juarez Więzy Krwi, bo to się w końcu stanie. Nie wiem jeszcze, czy będę robił z tego Zagrajmy, ponieważ mam w planie jeszcze właśnie, miałem w planie robienie dalej Half-Life'a, a jak sami wiecie, nie mam zbyt wiele czasu,
żeby te filmy kręcić. Ostatnio, jak zauważyliście, wrzuciłem tych filmów trochę. Ten nagrałem właśnie dlatego, bo trochę czasu właśnie mi się znalazło. A co poza tym, no to no jestem już starym koniem i, że tak powiem, muszę się zajmować wieloma rzeczami, nie tylko pracą, ale i no, w innym filmie powiem wam jeszcze o czymś ciekawym. No, także co będzie następne, to następne mogę powiedzieć, że to będzie Half-Life 2 epizod 1. Już obiecywałem, że tak będzie i tak się stanie właśnie. To będzie krótki, zagrajmy. Być może w międzyczasie zacznę jeszcze bardzo przyjemną grę przygodową. A może niech to będzie niespodzianka. Dobra, to będzie tyle. Dzięki za oglądanie moich filmów. Mam nadzieję, że wam się podobają te filmy, coś wnoszą, chociaż zadam wam takie pytanie. Jeżeli to oglądacie w tym momencie, to pytanie to jest właśnie do was. Dlaczego oglądacie właśnie Zagrajmy Wy? Czemu zamiast siąść i samemu grać, bo naprawdę ja mam z tego wielką frajdę, że przeszedłem Call of Juarez właśnie. Drugi raz w życiu. Natomiast no, ja czasami oglądam, owszem, oglądam gry, w które na pewno wiem, że nigdy nie zagram, bo no, jakoś mi się nie chce, a jeżeli widzę, że gra jest fajna, to przestaję oglądać, bo chcę sobie sam w nią grać. Natomiast jaka jest wasza motywacja do oglądania tego typu? Naprawdę mnie to interesuje, także no, mam nadzieję, że tam w komentarzach mi tam coś napiszecie ciekawego. No dzięki jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich i do następnego filmu. Cześć!